Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Narasta spór wokół terminu wyborów prezydenckich. Do ich bojkotu wezwał dziś Donald Tusk. Nie ma także zgody co do majowego terminu w obozie Zjednoczonej Prawicy. Totalna opozycja robi wszystko, aby nie dopuścić do majowych wyborów prezydenckich, podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Na pewno opozycja, która ma większość w Senacie, tak proceduje, żeby rozpisać taki spektakl pewien medialny, żeby to długo trwało i żeby na wszelkie możliwe sposoby i głosy wykazać, że po pierwsze nie da się zrobić wyborów 10 maja i nie da się ich zrobić w trybie korespondencyjnym. Opozycja wbrew opinii wielu ekspertów straszy Polaków zabójczymi kopertami, twierdząc, że taka forma głosowania zagrozi zdrowiu i życiu obywateli. W specjalnym oświadczeniu do bojkotu wyborów wzywa Donald Tusk. Jestem przekonany, że jeśli wszyscy uczciwi, przyzwoici Polacy powiedzą, to nie są wybory, nie będziemy w tym uczestniczyć, to będzie jeden z powodów, dla których PiS w ostatniej chwili się wycofa. Z majowych wyborów wycofała się dziś kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. W wyborach korespondencyjnych robionych w taki sposób, jak przygotowało to Prawo i Sprawiedliwość, czyli nie w wyborach, tylko w usłudze pocztowej i w maju, w czasie, kiedy rośnie liczba zakażonych, udziału nie wezmę. Majowe wybory wciąż stoją pod znakiem zapytania. Wszystko zależy od tego, jak zachowa się porozumienie Jarosława Gowina, które wchodzi w skład rządu Zjednoczonej Prawicy. Nie wiemy do końca, czy całe środowisko pana premiera Gowina, czy jego część, a jeżeli część, to jaka część, poprze te poprawki, które zostaną wprowadzone do ustawy dotyczącej ordynacji wyborów prezydenckich w Sejmie. I to jest sytuacja, na którą w tej chwili moim zdaniem nikt nie ma 100% odpowiedzi, ponieważ ta sytuacja jest płynna i dynamiczna. Z punktu widzenia państwa polskiego to jest bardzo niedobra sytuacja. I stąd moim zdaniem potrzebny jest w tej chwili przede wszystkim konstruktywny dialog wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Konferencja Episkopatu Polski apeluje do polityków o wspólne stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich. Nie wskazuje, jak rozwiązać obecny kryzys, ale przypomina o odpowiedzialności za dokonywane wybory. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zwróciła się do rządu i opozycji o dialog i wspólne wypracowanie stanowiska w sprawie wyborów prezydenckich. Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy czy terminu wyborów, a tym bardziej by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem. Misją Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze pełne życzliwości, przypominanie o szczególnej moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego. Czytamy w oświadczeniu Episkopatu. KEP apeluje, by zwrócić uwagę na dobro wspólne Polaków. Zachęca, by znaleźć takie rozwiązania, które nie będą budzić żadnych zastrzeżeń prawnych, ani podważać zaufania społecznego do procedur wyborczych. W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie mimo różnic kultury solidarności, także w sferze polityki. Księża biskupi wskazali jednocześnie, by przy wyborze kandydata na prezydenta zwrócić uwagę na jego prawość moralną, kompetencje, wiedzę oraz kierowanie się zasadami etycznymi. Liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 12 200 osób, zmarło już blisko 600 osób. W Polsce zakażonych jest ponad 12 000 osób, ponad 2650 wyzdrowiało. Kwarantanną objętych jest ponad 82,5 tysiąca Polaków. To od odpowiedzialnego zachowania społeczeństwa zależy, jak te krzywe będą wyglądały dalej, jeżeli przyjdzie weekend majowy i nie daj Bóg zaczniemy się gremialnie spotykać, to skala wzrostu po weekendzie może być dużo większa. Na razie po minionym tygodniu zarówno my, jak i myślę Państwo, nie obserwujemy większej liczby zachorowań. Dziś ma zostać opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące zakazu pracy medyków w innych miejscach. Chodzi o tych, którzy mają styczność z pacjentami chorymi na COVID-19.
Kierujący placówkami medycznymi będą tworzyć listy pracowników zajmujących się takimi osobami. Czyli to kierujący placówką ochrony zdrowia decyduje, które to osoby wchodzą na listę z zakazem pracy. Oczywiście personel, który będzie miał taki zakaz pracy w innych placówkach, wynagrodzenie temu personelowi zostanie wyrównane do tego poziomu utraconych zarobków. Resort zdrowia zapewnia, że dostarcza laboratoriom wystarczającą ilość testów i na bieżąco uzupełnia zgłaszane braki w zapasach. W ciągu ostatniej doby wykonano ich około 13 tysięcy. Z powodu pandemii koronawirusa beatyfikacja sługi Bożego prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego została zawieszona. Taką informację przekazał dziś metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego miała się odbyć 7 czerwca tego roku w Warszawie. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną w kraju została ona zawieszona. Metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz wyjaśnił, że decyzja została podyktowana dwoma względami. Pierwszy z nich to troska o bezpieczeństwo ludzi. Biorąc pod uwagę wielkość i powszechną znajomość nowego błogosławionego, musimy umożliwić udział w uroczystościach beatyfikacyjnych szerokiej rzeszy wiernych, także Polakom i gościom z zagranicy. Drugi to możliwość zapewnienia uczestnictwa w uroczystości beatyfikacyjnej zarówno wiernym z Polski, jak i z zagranicy. Z tego względu po ustaniu pandemii zorganizujemy uroczystość beatyfikacyjną w Warszawie w sposób godny i podniosły, a równocześnie skromny i uwzględniający przewidywane skutki pandemii. Nowy termin beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii. 30 tysięcy złotych kary, tyle ma grozić za nielegalne wypalanie traw. Ministerstwo Środowiska podjęło już inicjatywę legislacyjną w tej sprawie. Zaostrzenie kar ma związek między innymi z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. W każdym parku narodowym będzie szczegółowa kontrola, jak Park Narodowy zabezpiecza te najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze, które w Polsce mamy. Wypalanie traw jest skrajną nieodpowiedzialnością, wprost mówiąc skrajną głupotą, jest czymś nielegalnym. W związku z tym, że jest czymś nielegalnym, też podjęliśmy inicjatywę legislacyjną o zaostrzeniu, radykalnym zaostrzeniu odpowiedzialności za wypalanie traw. W tej chwili kara maksymalna, która grozi z kodeksu wykroczeń, to jest 5 tysięcy złotych. Uważamy, że to jest za niska kwota i podnosimy tą karę. Chcemy zaproponować, żeby to było, szanowni państwo, 30 tysięcy złotych, sześciokrotnie więcej niż jest dotychczas. Co więcej, sprawca, jeżeli zostanie złapany, nie będzie tylko obciążony tymi kosztami, ale także będzie na niego nałożony, i to mamy w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, będzie na niego nałożony obowiązek naprawienia szkody. Będzie musiał odbyć prace społeczne, chociażby przy sadzeniu lasu. I na teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 20:00. Zapraszam.